Jezus powiedział: Apokalipsa jest początkiem czasów obecnych, tym, co już nadeszło, nadchodzi i tym, co przyjdzie. Wypełnić się musi wszystko, co jest zapisane w Apokalipsie. Patrz do Nowego Testamentu. Pan Jezus do Anny Argasińskiej dnia 16 listopada 2017 roku. Pragnę być ogłoszony przez Kościół i rząd Polski Chrystusem Królem. Orędzie Pana Jezusa przekazane Annie Argasińskiej w Warszawie w czerwcu 2013 roku. Adiustacja teologiczna, ksiądz Adam Skwarczyński. Na końcu czasów wyleję mojego ducha na wszelkie ciało, starzy będą śnić, a młodzi prorokować. Dzieci Kościoła, obudźcie się, Jezus. W dziejach świata nigdy jeszcze tak nie było, żeby matki masowo zabijały w swoich łonach swe nienarodzone dzieci, zaś te dzieci, które narodziły się, by były tak dalece demoralizowane od małego, dlatego w poprzednich orędziach, które Ci dyktowałem, nazwałem Europę rozkładającym się trupem. Europa to cuchnący trup, fantastyka o nekromantach, trupach i zombich mówi prawdę. Taki mamy świat, cywilizacja śmierci. Dzieci są masakrowane, pycha zawiodła człowieka do tego stopnia, że sam sobie ustanawia prawa nieludzkie, a wyniszczające, mordercze, także jeden występuje przeciw drugiemu, a przy tym oszukują się nawzajem, zamiast jeden drugiemu być pomocnym. Ustalanie sobie praw jest widoczne i zło z tego wynikłe jeszcze bardziej. Przestańcie zmierzać do zagłady. Ogromny ciężar odpowiedzialności za ocalenie waszej ojczyzny poniesie władza państwowa i zwierzchnicy Kościoła rzymskokatolickiego, a wy, dzieci Boże, nie wypuszczajcie z rąk różańca w tej intencji, aby plan Ojca mógł się wypełnić. Jako lud Boży musicie dojrzeć do tego, aby pragnąć i uznać moją władzę królewską. Trzeba dojrzeć do królowania Jezusa. To nie jest skok na głęboką wodę. Widać też dużą rolę władz. We wszystkich książkach Anny przygotowywałem was wszystkich i każdego z osobna, wskazując drogę do osobistego nawrócenia się, podając przykłady cierpień jako owoców grzechowej śmierci i po nawróceniu się duszy, przykłady wyjścia z kryzysu jako owoców życia. Kto otworzył się na moje słowo, ten otworzył swoje serce na moją moc, która miłością Boga przemienia człowieka błądzącego. Zło to skutek grzechu, a wyjście z niego to pomoc Pana. Król pragnie dla swoich poddanych, szlachetnych, czystych serc, aby te serca zostały zanurzone w sercu Władcy Wszechświata, aby dzieci Boże miały swój udział w Królestwie Niebieskim. Ten Król chce waszego dobra, a nie władzy. Pragnę być ogłoszony przez Kościół i rząd Polski Chrystusem Królem, aby moje pragnienie mogło się ziścić. Wszystkie dzieci Kościoła powinny o to zabiegać, używając potężnej broni, jaką jest różaniec. W walce tym orężem jednocześnie jednoczycie się z Maryją, Matką Kościoła, Matką wszystkich narodów oraz potężnymi polskimi patronami, świętym Maksymilianem Kolbą, księdzem kardynałem Stefanem Wyszyńskim, błogosławionym Janem Pawłem II, błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszką. Oni są przy tronie w moim królestwie, orędując za ludem polskim. Jezus ogłasza, że kardynał Wyszyński jest święty, co nie jest żadnym absolutnie zaskoczeniem, a tu nawet beatyfikacji nie ma i znów podkreślona potęga różańca. Oto skutki zaciekłej walki szatana z ludzkością, wynaturzenia, straszne obrzydliwości, których dopuszcza się człowiek, oddając się szatanowi w niewolę i nazywając to wolnością. Popatrzcie, dzieci, do czego doprowadziliście. Przestaliście oddawać cześć jedynemu Stwórcy, Bogu, a kłaniacie się szatanowi,
będąc na jego usługach, kłamstwem zastąpiliście prawdę, zaś prawda jest wyśmiewana, poniżana. Człowiek zaprzedał swoją duszę za garstkę soczewicy, jednak dzieci Kościoła, obudźcie się i powstańcie. Nadchodzi czas wielkiej ery Kościoła, zwycięstwa dobra nad złem, zmartwychwstania nad śmiercią. Bagno obrzydliwości, ale nadchodzi wielka era Kościoła, a zatem mamy kolejne objawienia o całkowitej przemianie świata. Tak jak wcześniej zapowiadałem w książkach Anny w trzeciej i czwartej części, że po śmierci Jana Pawła II Kościół będzie doświadczany, że świat będzie karmił was igrzyskami, a lud będzie pragnął chleba i pracy. Dotyczy to nie tylko obszaru ziem polskich. Tak i teraz mówię, że lata następne będą dla świata związane z wielką walką toczącą się pomiędzy dobrem a złem. Bogaci będą jeszcze bardziej się bogacić w sposób niegodziwy, kosztem słabszych od siebie, biedni materialnie i słabsi duchowo będą sprzedawać swoje człowieczeństwo za ocalenie skóry. Nastanie czas ciemności, w którym będzie panowało zło. Oszuści w jeszcze większym stopniu będą uchodzić za prawdomównych. Także trudno będzie wam odróżnić prawdę od kłamstwa. Wszystko to mamy teraz od roku 2013 do 2017. Powszechna prostytucja dla korzyści materialnych i kult oszustw. To będzie czas próby dla ludzkich sumień, aby w płomieniach ognia zostały oczyszczone dusze i dokonały wyboru w prawdzie przez krew i cierpienie, przez ofiary dobro zwycięży nad złem i ukaże się w swym olśniewającym blasku. Wielką cenę zapłacą ci, którzy w tym czasie dochowają wierności Bogu. To oni otrzymają palmę zwycięstwa, choć wcześniej nie znajdą oparcia u nikogo i świat nimi wzgardzi, ale to oni zasiądą po mojej prawicy. Czyli apokalipsa, rządy bestii, a potem triumf tych pozornie teraz przegranych. Jeżeli Polska padnie przede mną na kolana, nawróci się i opowie za moim zwierzchnictwem w urzędach państwowych, opierając się na prawie Bożym, na dekalogu i na ewangelicznych zasadach życia, wówczas wkroczę w wasze ziemię jako król Polski, jako król wszechświata. Polska będzie przewodzić wraz z Kolumbią, Węgrami i Chorwacją, pozostałym krajom, wszystkim kontynentom. Pragnieniem Anny jest to, aby to orędzie mogło dotrzeć przetłumaczone na języki narodowe do Kolumbii, na Węgry i do Chorwacji ze względu na jego głębię i wagę. Liczy na pomoc czytelników. Jezus dokładnie mówi, że na Ewangelii ma być prawo państwowe oparte i co ciekawe wymienia najlepsze kraje świata. 1. Polska oczywiście w granicach Rzeczypospolitej, nie teraz, czyli na przykład Białoruś też. 2. Kolumbia, najbardziej religijny kraj Ameryki, znany też z oddania się Chrystusowi. 3. Węgry, to szok, nigdy byście nie pomyśleli, a przecież stamtąd Jadwiga, ich historia też była ciężka, a dziś jak są atakowani. 4. Chorwacja, też nikt by się nie spodziewał, najlepsze kraje na świecie. Wiara ewangeliczna będzie przenikać serca i umysły ludzi, także będzie służyć Bogu i sobie nawzajem. Wyleję całą moją miłość na lud Boży, do którego dołączą wszyscy poganie i ci, co dotychczas mnie nie poznali. Nie będziecie już oddzielać wiary od prywatnego życia. Wasza wiara będzie zakotwiczona w waszym wnętrzu i obecna w życiu publicznym, a ja, wasz król, będę błogosławił całemu rodzajowi ludzkiemu i pomnażał jego dobra. Jezus Chrystus, Król Wszechświata. Zapowiedź paruzji. Widzimy, jakie szczęście nastąpi. Nawrócenie wszystkich. Przyjdź, Panie Jezu. I widzicie, inna osoba, inne środowisko. To samo, co u Adama człowieka, bo to Jezus mówi ten sam. Wielu ludzi dostaje orędzia i objawienia w tym czasie i wszystkie są jednobrzmiące. Nadchodzi błogosławiony czas, dlatego błogosławiony, bo z Jezusem.
tylko się cieszyć. Orędzie Pana Jezusa, przekazane przez Annę Argasińską, Warszawa, 1 stycznia 2016 roku. Apokalipsa jest początkiem czasów obecnych, tym, co już nadeszło, nadchodzi i tym, co przyjdzie. Wypełnić się musi wszystko, co jest zapisane w Apokalipsie. Patrz do Nowego Testamentu, gdyż to Bóg jest Panem historii. Ci, którzy nie wierzą w Boga, będą siwieć ze strachu, doświadczając swojej małości, bezsilności i nicości wobec ogromu, mocy zła. Ci, którzy wierzą w Boga, ocalą swoje życie i wejdą do domu Ojca według zamysłu Wszechmogącego. Życie wieczne. Chodzi o to, że materialiści zostaną upokorzeni, wierzyli w doczesną moc i to ich zawiedzie. Nie zajmuj się czytaniem przepowiedni, które napawają lękiem. Nie wszystkie są prawdziwe i nie wszystkie pochodzą od Ducha Świętego. Niech Twój czas wypełni się zgłębianiem Słowa Bożego. Prowadzę Cię drogą do świętości, a przez Ciebie wszystkich, którzy pragną zostać świętymi. Po to napisałaś książki, aby inni skorzystali ze wskazówek na trudne czasy, którym jest XXI wiek. Wszyscy, którzy pójdą tą drogą opartą na Ewangelii, dojdą do domu Ojca. To samo co u Adama. Nie gońcie za sensacjami typu film katastroficzny. Tu chodzi o duszę. Na przykład ja korzystam z tych tekstów. Ziemski byt, jak i wy sami, przeminiecie. Ci, którzy nie znają Boga, a pragną poznania, niech się modlą, niech nikt z was nie czyni bliźniemu krzywdy, a osiągniecie zbawienie, a to ono, zbawienie, jest celem waszego bytu ziemskiego. Nie macie pojęcia o Bogu, to po prostu nie czyńcie zła i pragnijcie prawdy. Będziecie zbawieni, nawet jak jesteście pogańskim Japończykiem, dlatego niedobrze jest zagłębiać się w kataklizmy dla zaspokojenia zwykłej ludzkiej ciekawości, a raczej trzeba pochylić się nad stanem własnej duchowości. Anno, niech cały Twój dzień będzie wypełniony, przeplatany modlitwą. W ten sposób jeszcze bardziej przylgniesz do serca mego, a wtedy ani lęk, ani strach nie będzie dominował nad Tobą. Ciekawość tylko Was wystraszy, a tu celem jest Duch. Ojciec kocha wszystkie swoje dzieci i pragnie wszystkie przytulić. Dlatego tak bardzo ważnym jest Wasze nawracanie się, ale nie ze strachu, a z miłości do Ojca, z mocnej wiary, że tylko On wszystko może. Modlitwa da Wam moc przetrwania i umocni do walki ze złem, które to zapanowało w całym świecie. Jasno pokazana droga to nie biznes zarabiający na sensacji o zbawienie dusz. Pracowanie Katarzyna Ostrowska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przedstawiam orędzia Pana Jezusa dotyczące czasów ostatnich i apokalipsy, zawarte w poszczególnych tomach książek napisanych na polecenie Pana Jezusa przez Annę Argasińską. Poniższe orędzia mają adiustację teologiczną księdza doktora Adama Skwarczyńskiego. Uzasadnienie. Od dłuższego czasu odczuwałam wewnętrzne przynaglenie, aby ułożyć chronologicznie orędzia Pana Jezusa przekazane przez Annę Argasińską, Światło Jezusa, dotyczące czasów ostatnich i apokalipsy. Pragnęłam w ten sposób zwrócić uwagę czytelników tych orędzi na wielką mądrość Bożą, z jaką Pan Jezus poprzez odpowiednie dawkowanie wiedzy na ten temat prowadzi nas do coraz pełniejszego zrozumienia sytuacji, w którą nieuchronnie wchodzą narody świata, w tym również naród polski. Bóg w swojej wielkiej miłości, dopuszczając do wypełnienia się zjawisk zapowiedzianych w Apokalipsie dotyczących globu ziemskiego, żyjących na nim ludzi, między innymi poprzez te orędzia, chce doprowadzić do nawrócenia jak największej liczby grzeszników. Pomóc w tym mogą ci, którzy rozpoznają znaki czasu i żyją Słowem Bożym. Ich ofiary i modlitwy
szczególnie te o charakterze pokutnym i przebłagalnym, mogą uratować wiele dusz od potępienia i mogą według obietnicy Pana Jezusa pomniejszyć zapowiedziany ucisk. Żyjemy w czasie, w którym apokalipsa zaczyna się wypełniać. Patrz orędzia Pana Jezusa z dnia 1 stycznia 2016 roku zamieszczone na wstępie. Przyjmijmy otwartym sercem liczne wezwania Pana Jezusa i Maryi do ofiary, pokuty, postu i modlitwy przebłagalnej, oddając Bogu miłosiernemu przez niepokalane serce Maryi z dziecięcą ufnością naszą planetę, całą ludzkość, Polskę i nas samych. Wielu ludzi, jak widać w tym czasie, jest inspirowanych przez Boga do głoszenia, że wydarzenia apokalipsy właśnie trwają, a paruzja blisko. Jest tego tak dużo, że naprawdę czas jest najwyższy się tym zająć. Ludzkie sprawy mają coraz mniejsze znaczenie. Niedługo ani pieniądze, ani wybory, politycy czy emerytury nie będą już do niczego potrzebne. To zresztą wspaniałe.